Przygoda Karola i jego taty Adama wydarzyła się w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie. Miejscowość znajduje się niedaleko Gniewina, w powiecie wejherowskim nad jeziorem Saliną. Źródła historyczne podają, że jest to jedna z najstarszych parafii na Pomorzu Gdańskim. W 1268 roku dobra salińskie nadane zostały przez księcia pomorskiego Warcisława II cystersom z klasztoru w Bukowie. Natomiast od połowy XVI wieku do 1945 roku parafia była w posiadaniu protestantów. Nie wiemy, jak wyglądał pierwszy kościół. Istniejący został wzniesiony w stylu neoromańskim w latach 1832-1839. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Robert Majer. Od 22 lat jestem proboszczem parafii świętego Ottona w Kostkowie. Na terenie parafii, której jestem proboszczem, są cztery kościoły, w tym jeden kościół szczególny, zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie. Serdecznie chciałbym zaprosić tych wszystkich, którzy będą oglądali ten film edukacyjny, do odwiedzenia tego niezwykłego kościoła. Obecny budynek, który zobaczycie na zdjęciach, pochodzi z połowy XIX wieku. Ten kościół obecny stoi na miejscu, gdzie stały już poprzednio trzy kościoły zniszczone przez różne działania wojenne, przez te zawieruchy dziejowe, które nawiedzały te tereny. Kościół w Salinie jest niewielką budowlą postawioną na planie prostokąta z wieżą od strony zachodniej. Korpus kościoła kryty dwuspadowym dachem. Ściany wymurowano z ciosanego kamienia polnego, wieżę zaś wzniesiono z cegieł. Do kościoła wchodzi się od strony zachodniej. Ścianę elewacji frontowej zdobią ślepe arkady, których przeszklono podłucza. W środkowej arkadzie mieszczą się drzwi wejściowe. Arkady znajdziesz też na ścianach bocznych, północnej i południowej, po cztery arkady z każdej strony, które wypełniono w całości oknami. Obok arkad na skraju znajdują się też przeszklone podłucza. Każdą ścianę zdobi też gzyms. Na przykład od frontu zaobserwujesz, jak gzyms oddziela archiwolty, czyli te ceglane zdobienia łuków arkad. Pod dachem znajduje się też gzyms wieńczący. Otacza on cały budynek. W pewien sposób również jest ozdobą ścian kościoła. Wchodząc do wnętrza kościoła, zwróć uwagę, w jaki sposób rozplanowana jest przestrzeń. Kościół zbudowano na planie prostokąta. Ten plan podzielono na trzy części. Pierwsza część to trójnawowa hala z wydzielonym prezbiterium i emporą organową od zachodu. Halę dzielą na nawy cztery pary drewnianych kolumn. Tutaj powstały trzy nawy, główna i dwie boczne. Po obu stronach prezbiterium znajdują się dwa dwukondygnacyjne pomieszczenia. Są to loże kolatorskie. Trzecia część wnętrza kościoła to kruchta z klatkami schodowymi prowadzącymi na emporę organową. Z pewnością zainteresuje Was wystrój wnętrza tego kościoła. Przepiękne zabytki. Ja sam byłem zachwycony, gdy przejmowałem parafię tymi wszystkimi zabytkami. Szczególnie może Was zainteresuje tak zwany anioł chrzcielny, który ma 300 lat. Został on za sporą sumę pieniędzy 3 lata temu odrestaurowany. Jest to jeden z dwóch aniołów chrzcielnych zachowanych na terenie województwa pomorskiego. Jest o tyle ciekawy ten anioł, że dawniej kościół należał do protestantów. Był specjalny mechanizm, który pozwalał w czasie chrztu świętego dziecka spuszczać z misą chrzcielną ten aniołek spod sufitu, misę chrzcielną podawał księdzu. To musiało być niezwykłe przeżycie dla uczestników chrztu świętego, gdy nagle anioł spod sufitu zniża się do poziomu dziecka, ksiądz bierze misę i chrzci dziecko. Anioł chrzcielny jest jednym z ciekawszych obiektów w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie. Wiemy już, że był on używany w kościołach protestanckich podczas obrzędu chrztu świętego. Podwieszany pod sufitem, z wyciągniętymi przed siebie rękami trzymał misę z wodą, z której polewano głowę chrzczonego. Po skończonym obrzędzie podciągano anioła do góry.
Anioł ten odziany jest w długą, bogato drapowaną, rozwianą tunikę. Jego twarz jest pociągła o delikatnych rysach. Włosy są rzeźbione bujnie, skrzydła rozpostarte. Obecnie pod aniołem stoi drewniana ośmioboczna chrzcielnica, którą używa się teraz do obrzędów Chrztu Świętego. Na pewno bardzo ciekawym zabytkiem jest także płyta nagrobna założyciela jednej z miejscowości położonej na terenie mojej parafii Chynowa. To jest płyta Jana Chynowa z połowy XVII wieku, który był kanonikiem kamieńskim i doradcą jednego z książąt pomorskich. Moi drodzy, dzięki właśnie takim zabytkom możemy lepiej zapoznać się z historią tych ziem, wręcz stanąć nad miejscem, gdzie pochowano założyciela poszczególnych miejscowości. Obecnie ta płyta jest umieszczona w ścianie kościoła, ale wyciągnęliśmy ją z posadzki świątyni za zgodą pani konserwator z Gdańska. Prezbiterium w miejscu ołtarza głównego znajduje się rzeźba przedstawiająca Chrystusa na krzyżu. Autorem rzeźby jest Paul Thiede. Wykonał ją w 1900 roku. Spójrzcie, w jaki sposób autor wyrzeźbił ciało Jezusa. Szczupła klatka piersiowa z opracowaną anatomią żeber i brzucha. Głowa Jezusa jest przychylona lekko w lewo z grubą koroną cierniową. Twarz o dramatycznym wyrazie otoczona jest długimi, czarnymi włosami, które opadają na piersi. Krzyż ten został ofiarowany dla kościoła w Salinie przez Paula Thiede jako wotum ofiarne od ojca za przedwcześnie zmarłego syna Christiana. Figury Marii i świętego Jana powstały w latach 1968-1970. Autor jest nieznany. Obok, po lewej i po prawej stronie, stoją drewniane figury dwóch żołnierzy wykonanych przez wspomnianego już rzeźbiarza Paula Thiede. Pierwotnie stanowili oni grupę ukrzyżowania. W kościele tym znajdziecie też inne dzieła rzeźbiarskie Paula Thiede, na przykład dębową ławkę cmentarną. Dzisiaj ustawiona jest w prezbiterium kościoła. Rzeźbiarz wykonał ją dla swojego ukochanego, przedwcześnie umarłego syna Christiana. Na pewno ciekawym zabytkiem jest także ława przedpogrzebowa, odrestaurowana przez Muzeum w Lęborku. Też trzeba było wielu prac, żeby przywrócić tą ławę do dawnej świetności. Na tej ławie, gdy był pogrzeb, siedziały rodziny tych, którzy mają być pochowani. Na oparciu, na górnych listwach ławki, Thiede wyrzeźbił napis w języku łacińskim Filius ante patrem, czyli syn przed ojcem. Poniżej znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca scenę z Ewangelii, młodzieniec z Nain. Żałobnicy niosą trumnę na ramionach, za nimi wdowa i matka młodzieńca z bliskimi. Jezus z podniesioną ręką podchodzi do trumny. Z Ewangelii wiemy, że Jezus wskrzesił młodzieńca. Syn rzeźbiarza Paula Thiede zmarł bardzo młodo, ale pamięć o nim pozostała. Kościół jest do dzisiaj używany do kultu religijnego. Msze święte są odprawiane dwukrotnie w niedzielę o 8:45 i w każdą środę w roku o godzinie 17:00. Ale z chęcią witamy turystów. Jest możliwość zwiedzenia kościoła poza tymi godzinami odprawiania mszy świętych. Obecnie też jako proboszcz dbam o to, aby zdobyć środki, żeby przywrócić już całe piękno tego kościoła, obiektu. Konieczna jest jeszcze wymiana dachu, konieczna także wymiana spoin między kamieniami, bo kościół jest zbudowany z kamienia, także to też jest rzadkość i na pewno malowniczo jest położony, bo nad samym jeziorem.